Czy wy też macie takie dni, że nie chce wam się wstać z łóżka? To jest właśnie taki dzień. Nie chce mi się, po prostu mi się nie chce. Leżę tutaj już tak z pół godziny. Ogólnie to się położyłam bardzo późno spać, bo jakoś o drugiej i jest 11:30, więc chyba najwyższa pora, żebym wstała. No, tak więc muszę wstać i się ogarnąć. Wake up when the sun comes down and the light falls on my head. Get up, I pull the curtains back and wake my sleepy head. Last night I had a dream that I was floating on a cloud. I woke up and I saw your face and I turned my life around. And I keep dreaming of you. Więc zrobiłam sobie śniadanie, po prostu taką granola fruit z jogurtem i herbatę. Zaraz zacznę się ubierać, lekko się pomaluję, bo nie chcę dzisiaj jakiegoś mocnego makijażu i będę szła na autobus, umówiłam się z Emilem na mieście. Więc ja za chwilę wychodzę, bo muszę iść na autobus i postanowiłam, że pokażę wam, czego użyłam dzisiaj, aby się pomalować, bo naprawdę użyłam bardzo mało rzeczy, a moim zdaniem wygląda to fajnie i naturalnie. Więc oto te rzeczy, których użyłam. Pierwsza rzecz to jest po prostu ten BB Cream z Prestige, który naprawdę super się sprawdza. Następnie użyłam tych cieni i używałam tak naprawdę tylko trzech, czyli tego bazowego, tego brązowego i tego do rozjaśnienia. Następnie brwi zestawiam z Elfa i tuż do rzęs z Maybelline Illegal Length. I to wszystko użyłam, tylko tyle produktów i moim zdaniem wszystko wygląda naturalnie. Wróciłam do domu, zjadłam obiad i właśnie skończyłam odpisywać na wasze komentarze. Dziękuję wam bardzo za tyle miłych słów pod najnowszym vlogiem. I chciałam wam pokazać, że byłam w Rossmanie. Mam parę rzeczy, które chciałam wam pokazać. Kupiłam sobie dwa takie opakowania peelingu enzymatycznego z Liren. Kiedyś, jak zapewne wiecie, używałam go w takiej tubce. Potem przestałam, myślałam, że nie działa. Następnie, jak była moja Emila, to użyłam, bo jego mama miała w łazience, więc zastanawiam się, czy nie zacząć znowu go używać. Dlatego zamiast kupić pełny produkt, to kupiłam sobie właśnie takie dwie jakby próbki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Następnie kupiłam sobie lakier z Maybelline Superstar tej 7 Days i to jest odcień 615 Mint for Life. Zapewne wiecie, że ja uwielbiam takie miętowe kolory na lato. Mam jeden z Essie, mam jeden z Rimmela i chyba jeszcze z innej serii z Rimmela. Teraz postanowiłam kupić sobie coś z Maybelline. I to właśnie jest ten lakier. Już jakiś czas na niego właściwie polowałam, ale a to go nie było w Rossmanie, a to coś, więc w końcu go sobie kupiłam. I na koniec ostatni smaczek, czyli podkład z Revlonu Color Stay, ale do cery normalnej i suchej. Wcześniej nie wiedziałam, że jest ta seria dla cery normalnej i suchej. Myślałam, że jest tylko dla tłustej, więc nigdy w sumie nie zwracałam na niego uwagi, ale ostatnio rzuciło mi się w oczy chyba na stronie Minty Shop czy na Kosmetyki z Ameryki, że jest właśnie dla cery suchej i normalnej, dlatego zainteresowałam się tym. Dzisiaj byłam w Rossmanie i akurat był, więc postanowiłam sobie go kupić. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Ja chcę właśnie go sobie zaraz nałożyć, ponieważ jestem ciekawa, czy nie pomalować się nim jutro, jak będę jechać do Warszawy, ale też nie chcę go używać, jeżeli nie będzie on się bardzo trzymał, więc zaraz go sobie nałożę i zobaczymy do wieczora, jak się będzie sprawdzał.
Więc ja się właśnie pomalowałam tym podkładem z Revlonu Colorstay i muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczona. Rozciera się go jak krem, nie podkreśla suchych skórek i jak na razie bardzo mi się podoba efekt. Zobaczymy, jak będzie się trzymał. No wiadomo, ja nie będę już raczej nigdzie wychodzić, ale no zobaczymy, czy szybko się zetrze, czy może, nie wiem, będzie przebijał jakoś suche skórki później. No zobaczymy. Póki co jestem z niego zadowolona, więc możliwe, że jutro go użyję. Zobaczymy, jak będzie z jego trwałością. Ma SPF 20, więc to też fajna opcja, jeżeli chodzi o podkład na lato. Oprócz tego chciałam Wam powiedzieć jeszcze, że Emil do mnie przyjeżdża. Myśleliśmy już, że umówimy się na jutro, jak będziemy jechać do Warszawy, że go odbierzemy po drodze, a okazało się, że jednak przyjedzie do mnie i już zostanie na noc i rano po prostu pojedziemy z moimi rodzicami. Będziemy oglądać pewnie dzisiaj Orange is the New Black, więc za dużo Wam nie ponagrywamy, ale jestem pewna, że coś tam się jeszcze pokaże. Ja zaraz będę malować sobie paznokcie. Tutaj mam lakier i utrwalacz Sally Hansen i później umyję włosy, bo nie chcę myć rano, bo nie zdążą wyschnąć, więc zrobię to za chwilę. I co? Czekam na Emila. A, jeszcze muszę wyedytować vloga. Hejo! No co masz zabrać? Ciuchy, szczoteczkę do zębów, wszystko co potrzebujesz. To co się jutro ubierasz? Właśnie tak myślę, koszula czy koszulka? Weź sobie i to najwyżej zostawisz. Dobra. A widzisz pojechać przystanek może? Mogę wyjść. Okej, idziemy do Biedronki po coś? A po co chcesz iść? Jest popcorn. Może? To nie jak popcorn, to idzie. Możemy iść po tą orężadę czerwoną. Dobrze, idziemy. To daj mi znać, jak będziesz blisko, to wyjdę. Czekam. A pa! Pożyczę ci ładowarkę. Dziękuję, jesteś kochany. Dobra, idę się spakować. Okej, czekam. Co tam, Asiu? Nic. Idziesz kąpiel zrobić? Tak, idę zrobić kąpiel. A on wychodzi bez koszulki? Nie wiem. Tam jest o, Asiu już tutaj robi swój bałagan. Widzicie to? Widzicie to? Nie, ty pokaż lepiej tam, co pokażę. Tak. To ma być na filmiku, bo jak to robię na filmiku, to ja napiszę komentarz. Bo to jest do prania. Tak, do prania. No już jedno pranie było jest w pralce. Muszę wyjąć. Właśnie, przypomniałeś mi o praniu. Idę kąpiel. Okej. Okay. Nie kładź to tutaj do drzwi. Hej, Esiu. Hej, Anusia. Co tam? No nic. Która godzina? Pierwsza. Za pięć chyba. Trzeba iść spać. No, rano musimy wstać, patrząc. No, musimy. No, mówię się. Której wstajemy? O 8. O 8. O 9.30 jedziemy do Wawy. O 9.00 śniadanie. O 9.00 śniadanie. Najważniejsze. Idziemy do Wawy. Będziemy na się babski wodzić. YouTube. Położę się pomału. Nie będziesz jutro się woził. Mam 5 gwiazdek. No, idziemy spać, więc dobranoc.